Cześć, siematko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna, witam was serdecznie i dzisiaj chciałbym poruszyć ciekawy temat, bo chyba znalazłem taki złoty środek dla ultrasów, jeśli chodzi o oponki. Jeśli ciekawi was ten temat, to zapraszam. Zadawaliście sobie już kiedyś takie pytanie, jaka opona byłaby najbardziej uniwersalna pod nasze trasy ultrasowe, taka, która się nie przebije, będzie szybka, no cena tu niekoniecznie będzie super tania, super dobra, ale myślę, że w tym przypadku to odegra trochę taką drugoplanową rolę, bo to, co nam oferuje, to myślę jest warte swojej ceny. Więc co? Przedstawię wam moją oponkę, czyli Grand Prix 5000 ASTR, oczywiście Continentala. Co nam to mówi? Na początku wiadomo, Grand Prix 5000 to wszyscy sobie od razu wyobrażają, że oponka bardziej wyścigowa, która szybko się nam przebije, dużo problemów, ale jest szybka i niekoniecznie tania. AS pewnie wam nic nie mówi, TR, że jest to wersja tubeless. Żeby rozszyfrować AS, to już pewnie widzicie w komentarzu, czyli All Season, zastępca słynnej oponki Continentala Grand Prix 4 sezony. Tutaj Continental nam się, że tak powiem, wycwanił i dał nam oponę tylko tubelessową. W sensie to, że nie musimy tylko na tubelessach jeździć, bo możemy sobie oczywiście dętkę też zapakować, ale jest wersja tylko ta, która daje nam możliwość zalania tej opony mlekiem. Myślę, że to jest na duży plus, bo po pierwsze, jak pamiętacie, starą oponę 4 sezony charakteryzowała się mega grubą siatką ścianki bocznej. Tutaj nie wiem, czy zobaczycie, ale też taką siatkę tutaj możemy zauważyć i taki niby odblask, coś tego typu. To jest jedyne chyba podobieństwo, bo nawet bieżnik ma zupełnie inny niż stara oponka. Tam był typowy bieżnik taki pod szuterki, nie pod szutry, ale taki pod kamyczki. Jak sama nazwa mówi, All Season, czyli mamy oponę uniwersalną, czyli całoroczną, nie martwimy się o przyczepność. No na lodzie to nie wiem, no tu bym tak sceptycznie na to popatrzył z dystansem, bo wiadomo, lód to lód, ale za to mamy bezproblemowy, bezstresowy wypad, kiedy będzie padał deszcz. A tu komar mnie gryzie. O, jest jeszcze jedno. Czyli ten plus taki, że mamy oponę, która dobrze zachowuje się na mokrej nawierzchni, mogę to już potwierdzić. No zwykłe Grand Prix niekoniecznie sobie dawało radę, bo się bardzo ślizga. Tutaj mamy te plusy, że już mamy oponę na cały sezon. Oponę, która poradzi sobie w deszczu, czyli już jest dobrze na wyścigi ultra jak najbardziej. Mamy, jak już można z tego wywnioskować, ścianki boczne opony grubsze. A naprawdę są grube, bo ja jestem mistrzem przebijania tradycyjnej GP5000, więc wiem, co mówię. Bieżnik typowo taki, mógłbym tutaj powiedzieć, sportowy. Na pewno wielką wadą, dużym minusem jest waga tej oponki. Ja w tym momencie posiadam oponkę 28 mm i ona waży aż 330 gram. Porównując do nie tubelessowy, nawet do tubelessów, czyli na przykład do GP5000 Tubeless Ready,
Mowa tutaj o 250 gramach, czy tam 280 przy 28, no to tutaj już tak powiem, no dobra dętka więcej, plus trzeba dodać tutaj mleko oczywiście w moim przypadku. To myślę taka największa wada, ale tą wadę można tak jakby zniwelować, biorąc udział ostatnio w wyścigu Mistrzostw Świata i przejechaniu rundy jakieś, no tam będzie dobre, no prawie 500 km w górach, w Bieszczadach, nie czuć w ogóle ciężaru tej opony, co jest na pewno na plus, a podejrzewam, że ma to związek z tym, jak toczy się ta opona. Tutaj sugerując się tabelką ze stronki, którą myślę większość zna, gdzie mierzą w laboratorium to, jaki opór i jaką moc trzeba wygenerować, żeby rozpędzić oponkę do jakiejś tam prędkości. I na tych testach laboratoryjnych mamy taką stałą wartość, czyli średnia 29 km na godzinę i jak dobrze pamiętam 42 kg nacisku, czyli to jakby jechał kolarz z rowerem o masie łącznej 84 kg. I producent laboratorium podaje nam wartość tej oponki przy ciśnieniu 8,3 bodajże, tam chyba jest to najwyższe, 10 chyba 9. I dla porównania GP 5000, czyli takie tradycyjne tublesowe, ma chyba 8,8, czyli no niedaleko. A dlaczego niedaleko? Bo stara opona 4 sezony w tym momencie wykazywały nam 14,9, czyli wynik bardzo, bardzo dobry, bo praktycznie no dobre 30 parę procent jest ta oponka szybsza. Ja osobiście wcześniej jeździłem, testując tublesy na GP 5000 STR, czyli na oponce, która ma trochę wzmocnioną ściankę boczną, 25 mm, i szczerze nie widzę w ogóle różnicy. No pewnie jakbym przetestował tak bardziej, to gdzieś tam na watach by wyszło, ale odczucia takie z jazdy są pozytywne, bo praktycznie nie czuć różnicy. No i co, cena? Ja zapłaciłem chyba za te oponki w lutym, bodajże w lutym albo w marcu, 380 zł. Gdzieś teraz wklikając przed nagrywaniem, cena była jakieś, no za 320 zł można kupić. Więc myślę, że bardzo fajna cena. Dobra, no i chyba największy argument. Tutaj już wam powiedziałem o tych grubszych ściankach. No gdzieś ta waga musi się wreszcie rozłożyć. I chyba najlepszy argument będzie taki, że zaraz wam pokażę przednią oponkę, może nie, bo ona się mniej zużywa. Ale tylną oponę wam pokażę po 5000 km. Tak, na tych oponach przejechałem 5000 km. Brałem udział w dwóch wyścigach. Praktycznie koła i opony nie schodzą z rowerka, więc pokażemy wam tutaj, jak wygląda nam oponka po 5000 km. Wiadomo, tak jak tutaj możemy zauważyć jakieś tam pęknięcia po kamyczkach, ale ja tutaj w tej oponie nie boję się tego, tak jak to miałoby miejsce przy tradycyjnej GP 5000. Jak zauważymy, nie wiem czy będzie to widać, no powoli zaczyna nam się ścierać ta opona, robi się taki kwadracik, taka linia prosta, ale jak tutaj zobaczymy sobie na znaczniki, nie wiem czy to będzie dobrze widać, to spokojnie mogę stwierdzić, że ta oponka jeszcze na jakieś 3000 km nam wystarczy. Jeszcze żadnej gumy nie złapałem, a to w moim przypadku jest praktycznie niemożliwe, bo tradycyjne GP 5000 na dętkach u mnie, jak przetrwa 400 km bez przebicia, to jest
to już jest bardzo dużo. Tublesów nie prze... Tublesa raz mi się udało przebić, tego tradycyjnego, czyli GP 5000. Udało się to zrobić po 1500, po 1000, jakoś tak, mniej więcej. Więc tamto łatwiej jest przebić niż tą. No tutaj jeżdżenie po szutrach, może nie tak cały czas, ale na przykład jak trzeba przejechać jakiś tam odcineczek, czy jest gdzieś tam gorsza droga, to po prostu nie ma obaw o to, że coś się stanie. Także moim zdaniem to jest najlepsza ultrasowa oponka dostępna na rynku. Jest chyba jeszcze Continentala, ale ona, ojejku, nie powiem wam teraz nazwy, Contino, jakoś coś takiego, napiszę zaraz. Tamta oponka ma podobne wartości, jeśli chodzi o wagę. Podejrzewam, że bardziej jest pancerna, tylko że jest jeden minus. Tamta nie ma takiej dobrej właściwości, jeśli chodzi o toczenie. Piszcie w komentarzach, na jakich oponkach jeździcie. Dajcie znać, czy mieliście już styczność z tą oponką i, co o niej myślicie. No, ja po prostu będę ją polecał każdemu, bo chyba trafiłem na coś, na to, co, że tak powiem, tyle lat testowałem i wreszcie dotarłem do konsensusu i ta oponka, myślę, że zagości na dłużej i resztę opon trzeba będzie się pozbyć. Także łapeczka, subskrypcja, wszystkie social media, polajkować. Do następnego, trzymajcie się, hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic!